Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, kolejny wieczór naszego życia chcemy przeżyć razem z Jezusem i Jego Słowem. To On nas po raz kolejny zaprasza, by stanąć blisko Niego, by wsłuchać się w Jego Słowo. Pozwólmy Mu dalej mówić. Pozwólmy, aby w świetle tego Słowa każdy z nas odczytywał swoje życie. Na początku pomódlmy się fragmentem psalmu 63. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławić Cię będę w moim życiu, wzniosę ręce w imię Twoje. A słowa, które będą nam towarzyszyły, to fragment Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 19, wiersz od 1 do 10. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to oszemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsze słowo zatrzymuje nas w Jerychu. Jezus, zbliżając się do tego miasta, najpierw uzdrawia żebrzącego przy drodze, który był niewidomy. Panuje atmosfera radości. Kolejna osoba cieszy się łaską zdrowia, łaską ocalenia, a lud wielbi Boga. W Jerychu żyje Zacheusz, zwierzchnik celników, człowiek bardzo bogaty. Do niego należały wszystkie kantory w tym mieście. Zarówno więc on, jak i jemu podobni, byli przez Żydów znienawidzeni i żywiono dla nich wiele pogardy i cynizmu. Jednak bogactwo i pozycja społeczna stawały się dla niego coraz większym samotnym więzieniem i tak naprawdę szczęścia mu nie dawały. I oto pojawia się Jezus, niezwykły nauczyciel, prorok, któremu towarzyszą liczne tłumy. Zapragnął go zobaczyć.
Podejmuje drogę, wie, że będzie trudna. Jest niski, wszyscy go znają. Nie przeszkadza mu, by zrobić coś, co wydaje się głupie i infantylne. Wychodzi na drzewo, na sykomorę, zapominając o swojej pozycji społecznej, nie dbając o to, że może się ośmieszyć w oczach wszystkich mieszkańców Jerych. Jak się okazuje, opłacało się wyjść na to drzewo. Bo Jezus, przechodząc, zatrzymał się pod drzewem i swoim spojrzeniem spotkał się z oczami Zacheusza. Spojrzenie Jezusa po prostu nie zatrzymało się tylko i wyłącznie na skorupie grzesznego życia tego człowieka. Ale jego spojrzenie przeniknęło go w głąb. Wielu innych, których spotykał Jezus, doświadczyło podobnej łaski. Bo jego spojrzenie jest jedyne. Tylko on tak patrzy na człowieka. To właśnie tam, w przestrzeni najgłębszej tajemnicy, której ciekawcy i nieżyczliwi nie potrafili już zajrzeć, Jezus znajduje kogoś innego. Jezus nie widzi w nim tylko grzechu. Jezus przede wszystkim widzi w nim godność dziecka Bożego, daną od samego początku każdemu przez Boga. I chce mu ją na nowo uświadomić. Chce wydobyć spod tego wszystkiego, co ją przysłoniło. Spojrzenie Jezusa jest pełne miłości. Wypowiada Jego imię. Zacheusz słyszy swoje imię jak nigdy dotąd. Z wielką łagodnością, która nie tylko wyrażała zaufanie, ale i pragnienie więzi. Słyszy: zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Wybór i wezwanie Boga są nieodwołalne. Wyszedł, by zobaczyć Jezusa. Oto słyszy, że będzie gościł Jezusa. Słowo muszę z łacińskiego oportet me znaczy trzeba mi albo potrzebuję. To stwierdzenie wyraża wielkie pragnienie Jezusa. To Jezus pragnie z nami mieszkać. To Jezus pragnie żyć z nami pod jednym dachem, byśmy nie czuli się osamotnionymi. Użyte tutaj słowo menai oznacza zamieszkać, trwać, przebywać albo zatrzymać się u kogoś na stałe. I tu nie chodzi o to, by skorzystać tylko z gościny. Ale Jezus zawsze pragnie udzielić daru największego, którym jest zbawienie. To było wpisane w plany zbawcze. I to On je wypełnia. Popatrzmy na jeszcze jedno światło. W jakich okolicznościach działa łaska Boga? Otóż najpierw pojawiło się pragnienie, potem była droga, potem było doświadczenie tłumu, wejście na drzewo, wreszcie spotkanie z Jezusem. Ta dyspozycja serca jest Jezusowi potrzebna. Może to czasem być strzelina naszego pragnienia, naszej woli, a On sobie przez nią wejdzie i zacznie wypełniać przez tą strzelinę. Zacznie swoją obecnością wypełniać dom naszego życia.
Co robi Zacheusz? Zeszedł z pośpiechem i przyjął go rozradowany. Radość, moi drodzy, jest pierwszym widzialnym znakiem, że Zacheusz w spotkaniu z Jezusem zaczyna się przemieniać. Łaska, która zaczęła wypełniać jego serce podczas tego spotkania, sprawiła, że jego serce zaczyna się przemieniać. Ale jak pisze Łukasz, wielu nie rozumiało tego, co robi Jezus. Mało tego, nie podzielali tego, co mu zaproponował. Bo z jakiej racji miał on zatrzymać się u tego człowieka? Przecież to była kanalia. Przecież to był zdzierca. Przecież to był oszust. Z takimi nie można było się zadawać. Bo to był najgorszy rodzaj grzesznika. Kogoś nieczystego. Łukasz pisze, że wszyscy zaczęli szemrać, a więc także uczniowie. Kiedy pojawia się szemranie? Kiedy nie jest po naszej myśli. Kiedy Jezus łamie schematy. Kiedy Jezus łamie wszelkie utarte szlaki nasze. Zresztą nie po raz pierwszy. Nie ma nic gorszego w relacjach międzyludzkich, jak postawa zazdrości i zawiści. Trzeba się cieszyć dobrem drugiego, który się nawraca, który zmienia życie, który zadość czyni za popełnione zło. Moi drodzy, zwróćcie na to uwagę, że Jezus nie wypowiada żadnego słowa, żadnej katechezy w celu jego nawrócenia. Jezus nie czyni mu żadnych wyrzutów. On zaproponował spotkanie w domu. A on uradował się i przyjął do siebie Jezusa. Nie zdając sobie sprawy, kto go bardziej ugościł. Kto go bardziej obdarował. Miłość Jezusa, która zagościła w jego sercu, przyniosła niesamowite owoce. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Czy może być coś piękniejszego? Coś bardziej cennego od takich słów Jezusa? Przemieniony miłosierdziem Jezusa, miłosierny Zacheusz dostąpił najwyższego dobra. Doświadczył zbawienia, czyli ocalenia. Spotkanie z Jezusem poprowadziło do ocalenia jego serca, do przemiany w nowego człowieka. Dziś także w naszych domach. Jezus pragnie z nami się spotkać. Pragnie się zadomowić. A wszystko, abyśmy doświadczali pełni życia, radości, wolności serca, tak jak Zacheusz. Pozwólmy Jezusowi, aby był zawsze naszym domownikiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.